Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem rozpoczynam serię fotograficzną Workflow. W tej serii pokażę Wam, jak pracuję, jak działają poszczególne programy do obróbki cyfrowej oraz może będę obrabiał zdjęcia od A do Z w tych programach różnych i będę Wam pokazywał funkcje, jak ja obrabiam, ale na razie jeszcze nie wiem. Na dzisiaj chciałbym Wam pokazać podstawowy program, w którym ja sobie selekcjonuję zdjęcia. Ponieważ załadowanie 1000 RAW-ów do Capture One'a, w którym głównie pracuję, albo do Lightrooma, spowalnia strasznie ten program, jest to czasochłonne i miniatury się długo ładują i ogólnie no strasznie te programy mulą, a FastStone jest przede wszystkim darmowy. Jak możecie zobaczyć tutaj w lewym dolnym rogu, jak o sobie kliknę, to te miniatury się ładują bardzo szybko. A jeżeli sobie odpalimy zdjęcie i sobie przesuwamy strzałką w lewo, w prawo, to te zdjęcia ładują się bardzo szybko, więc możemy tak naprawdę przyspieszyć swoją pracę na komputerze. I tak, najważniejsze rzeczy, które chciałbym Wam przede wszystkim pokazać, to tak. Nowy folder, który sobie możecie stworzyć albo na samym początku, a czy tak, pierwsze co musicie zrobić, to sobie tutaj w tej bibliotece wejść właśnie w zdjęcia, które na przykład zrobiliście tam sesji, czy z jakiegoś tam reportażu, w RAW-ie oczywiście, no jeżeli korzystacie na JPEG-ach, to też. Tak, tutaj sobie obrazy, chociaż tak powinno być defaultowo, no i albo od nazwy, rozmiaru, daty, tutaj sobie ten czas. Jak ma od góry lecieć do dołu te zdjęcie, czy tam od daty, czy godziny, coś tam, no. Czyli tak, ten nowy folder warto sobie zapamiętać, że to będzie nam potrzebne. I ten czerwony kwadracik. Dlaczego? Bo jeżeli, właśnie, nie powiedziałem, jeżeli chcemy sobie właśnie zaznaczyć zdjęcie, na przykład, że te nam się podoba, to wciskamy sobie tą kreskę w prawą stronę, która znajduje się pod backspace'em. I jak widzicie tutaj, w prawym górnym rogu, pojawia nam się ten czerwony kwadracik. I teraz sobie wejdę ze zdjęcia. Jeżeli wejdę sobie pokaż tylko pliki oznaczone, czyli ten czerwony kwadracik, to wybierze nam tylko te zdjęcia, które na przykład wybraliśmy przy selekcji. Nie musimy powiększać, możemy sobie o tak o polecieć. Wchodzimy sobie i jak widać wszystkie są te, które oznaczyliśmy. Program jest szybki, działa fajnie, warto z niego korzystać. Także ja Wam pokażę. A, i tak, zdjęcia możemy, jeżeli powiększymy sobie, dwa razy trzeba wejść w zdjęcie, dwa razy kliknąć. Jeżeli klikniemy sobie, mamy tutaj lupkę. Jeżeli klikniemy raz, to nam powiększy zdjęcie. Jeżeli drugi raz klikniemy, to zmniejszy do tego standardowego obrazu. Dwa razy wychodzimy, dwa razy wchodzimy. No i strzałkami albo scrollem do góry, do dołu, to jest ta kulka w myszce, sobie lecimy po tych zdjęciach. Także taka wstępna selekcja, powiedzmy, że to mi się podoba. Razem polecimy gdzieś tam dalej, bo powiedzmy, zdjęcia są nieudane. No ja już te zdjęcia mam dawno obrobione i dawno dodane, dlatego tutaj jakoś tam za bardzo nie będę się skupiał na poprawności, ale jeżeli na przykład olecimy sobie w Lightroomie i powiększamy, czy to jest ostre, to w Lightroom nam może strasznie, strasznie zamulić, a tutaj ocyk i mamy dokładno, czy to jest ostre, czy nie ostre, także o, jak widać, te zdjęcia się bardzo szybko ładują. Zobaczcie, jak ja lecę. Nie wiem, czy słychać, jak klikam, ale one są naprawdę się strasznie szybko ładują. No dobra, powiedzmy, że to mi się podoba. No i koniec, dobra, wybrałem sobie zdjęcia, które już mi się podobają. Mogę sobie też wyjść escape'em. Klikam w ten czerwony kwadracik. Zaznaczam sobie te zdjęcia, czyli klikam sobie na pierwsze i ostatnie. Wytnij. Wychodzimy z kwadracika. Nowy folder. Ja zawsze robię tak, że sobie wpisuję obróbka. Wchodzę w ten folder, no i wklejam. Z tym, że teraz nie jestem połączony z administratorem i muszę sobie tutaj trochę poklikać. U Was raczej tego nie powinno być, ale nawet jeżeli, to i tak jest warte tego, że
nam program do obróbki nie muli, bo już mamy wyselekcjonowane zdjęcia i te zdjęcia trafiają do kolejnego programu, w którym będziemy je wywoływać i wstępnie obrabiać. Tak. No teraz nie wiem, czy w następnym odcinku pokażę wam, jak te zdjęcia będę obrabiał, ale raczej nie będę pracował na tych zdjęciach, tylko będę pracował na innych zdjęciach. Ale myślę, że pokażę wam po prostu, zacznę od podstaw, czyli pokażę wam, jak wygląda program i do czego służą tam poszczególne suwaczki, chociaż myślę, że to jest bardzo proste i od tego zaczniemy. A jeżeli będziecie chcieć, żebym pokazywał wam, jak ja obrabiam zdjęcia na żywo, czy na żywo, ale na filmach albo na live'ach, nie, no na razie live'ów w ogóle nie planuję, to będziemy się tym zajmować. No ale dzisiaj Fast Stone Image Viewer, ja mam wersję 7.4, ten program jest darmowy, także wrzucę wam linka do ściągnięcia w komentarzu i korzystajcie z niego. Jeżeli nie znaliście takiego programu, jest naprawdę szybka selekcja zdjęć, polecam serdecznie. I w tym materiale to by było na tyle. Także wielkie dzięki za oglądanie. Obserwujcie mnie na Facebooku, na Instagramie. Wbijajcie na moją stronę, na blogu na przykład. Może coś tam będę pisał, jeżeli będziecie zainteresowani artykułami jakimiś tam fotograficznymi. I subskrybujcie mój kanał. Możecie dać łapkę w górę. To mnie motywuje do pracy dalej na kanale. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!